panowie, odświeżymy sobie pamięć, co? A propos powrotu do domu warto? No, możemy. Możemy, bo tam będzie woda. Bo tam są takie doły. Tam, gdzie ciągnąłeś tego Igora, czy tam jak on ma ten tak, drugi. Tak. Igor? Natan. Natan, tak. Natan. A czemu Natan? Bo już z wami nie latam. Ładnie to ta arena, kurwa, wchodzi na koło. No ładnie idzie? No. Całkiem inny kład. Jak mówię, tak bez problemu na koło lecie, to znaczy, że jest dobry rider. Tak. Czuję maszynę. Zwłaszcza, że zrobił to przy 40 na godzinę. Ole gówno! Ola! Będą mlaczki śmierdziały. Ktoś osłonę zgubił? Co zgubił? Osłonę? No. Wygląda jak on od Londera. Ta poszła, nie? No. Ja tam mam nadzieję, że mi ten kij nic nie uszkodził, bo będzie mi przykro bardzo. Ja jestem tak pojebany, że jak jest taka woda, to nie wiem, że w nią wjeżdża, coś tak dopycha wkłada, żeby jeszcze będzie chlusło. Właśnie szybkie kałuże puszczą kalamitki. No, byś poszedł przez środek, nie? A jak? Nie ma oszukiwania. Nie, co będę kilometry nabijał, omijając kałuże. Uwaga, mocno dobicie w tym miejscu? O, tu ale głęboko. O, faktycznie. Ja patrzę na 4. Dobra, pierwszy odwrót tak ujebany, kurwa. Jeszcze no, tak nie był. Mój był bardziej, po tym. Świrowni. O twój, ale mój jeszcze tak nie był. To jest rozdziwiczony. Kurwa, on tym Citroenem tu przyjechał, ja pierdolę. Może przed deszczem. Ale wędkarz to ma, kurwa, mi się załączy pasja, to jak kładowy. Tak, ale powiem wam, że ja kupę czasu łowiłem ryby i naprawdę. Ja już trochę maratonowi mówiłem, ja potrafiłem o 6 kończyć robotę, łódkę podpinać, jechać dalusowo, wypierdala z nią, gdzie jest samo zwodowanie, to było pół godziny, podłączać silniki, jechać lądy, godzinę połapać, zabijać ją i wracać do ciemku do chaty. I tak na przykład całe wakacje, na serio. Coś, ale teraz zwodowanie, tak głębiej zjebany. No. Zawsze jest jakieś hobby. No, moim zdaniem facet bez pasji, no wiesz, chyba że ktoś rozwija i dąży. Na przykład, nie wiem, buduje chatę, rozwija firmę, ale jak nie robi nic, tylko kurwa. Ale ma jeszcze sprzęty w chacie, tak? Wędki, wszystko. Wszystko mam, łódkę mam nawet. No, to kiedyś się kurwa na rybie musimy wybrać. Kładami. No. No ale chyba tu jeszcze nie jechaliśmy, nie? Czy to jest ta droga, co się tego młodego ciągli? No powiem ci, że nie wiem, nie? Jest szeroko, więc jadę. Obyśmy nie musieli się kurwa zawracać do jakiegoś podpunktu. Nie, chyba nie, ale... Ale tu już jest warta po prawej, więc chyba, nie? Bardzo no. Fajnie mi się dzisiaj jedzie, bardzo fajnie. No my tu jechaliśmy wtedy. Jeszcze raz, tego raz od wakacji tak mi się dobrze jedzie. Od godziny zaczęły. To prawda nie jest jeszcze idealnie, gacie mam suche, ale skarpetki mam chociaż przemoczone. Już się spytać jak biorą? Dobry. Kontrola prędkości, chuj.
Co? Nie macie jakiejś straty? Co, jak on jest wyjebany? Ej, co tak, na stole? Nie gadajcie mi, nie gadajcie, bo moment. Znaleźliśmy. Ale nie mamy go przy sobie. Ale jest na trasie. Bo wiesz, że nie wiedziałem, że wy tutaj będziecie i nie widzieliśmy ze sobą specjalnie błotnika, bo nawet was nie znamy, nie? Nie, daleko stąd nie jest. Musicie dojechać, no myślę, że jakieś 10 minut drogi stąd. Leży po prawej stronie, jadąc do tu, to odtąd po lewej stronie, nie? Po lewej stronie, no. Lepiej teraz, póki nie jest ciemno, ten, no. Patrzę, że zielony kolor, mówię, pewnie was, nie? Zma, nie? Teraz akurat spadzi. Tak. Z tamtej strony brakuje. Dobra, zapytaj. Na razie. Zapytajcie, mam kartę, wędkarkę. Będzie wam przeszkadzać, jak rzucę to na YouTube? To nagranie? Mogę? Na razie. To podzieli? Mogę. O. Ty tak byś rzucił. Nie, ja się lubię zapytać. Ale widzisz, jest znalazca, czyli nagroda się należy. No. Trochę sensi go gumikowo, nie? Jedziecie dalej prosto? No ja jedź. Ja jedzę, stanie spokojnie. Znowu cię chujowo słychać. A, coś nie wiem. Nie wiem. Nie marz. Uj, kurwa, zagrałeś to! Jest, dobrze! Jaki tu jest korzeń, kurwa? Znaczy ten pinek, ja pierdolę. Ha ha ha.